Zaczniemy od rzeczy ukrywanych zwykle wstydliwie w ciszy, a pokazywanych przeze mnie po to, żeby Państwo o tym po prostu wiedzieli. Spółka Autostrady Wielkopolskie, a więc majątek dzieci doktora Jana Kulczyka, majątek Dominiki i Sebastiana Kulczyków, został uszczuplony właśnie o 1,5 miliarda złotych. 1,5 miliarda złotych to kwota, którą spółka Autostrady Wielkopolskie zapłaciła po cichutku do Skarbu Państwa. Tak się bowiem złożyło, że niezwykle uczciwy tatuś zapomniał zapłacić Skarbowi Państwa 1,5 miliarda złotych. Uczyniła to więc progenitura niezwykle uczciwego i zasłużonego dla polskiej gospodarki Jana Kulczyka. Jakoś cicho o tym w mediach. No, rzecz wstydliwa, nie oddawać. Ale w końcu oddali, więc chwała im za to. Za granicą, w Wielkiej Brytanii, dotarły do nas informacje, jak zwykle przez polskie media zmanipulowane, że oto 20 parlamentarzystów brytyjskich opowiada się przeciwko budowie gazociągu Nord Stream 2. Przedstawiono to jako wyraz niezwykłej solidarności Brytyjczyków z Polakami. W ślad za tym premier Mateusz Morawiecki pospieszył z potępieniem Rosji za zabójstwo, podejrzenie próby otrucia Siergieja Skripala i jego córki. Trochę jak żaba, która podstawia łapę tam, gdzie kują konie. Po co? Ani nas Brytyjczycy o to nie prosili, ani nawet się tym specjalnie nie przejmują, ale my musimy ogłaszać sążniste deklaracje. A teraz o tej akcji, o której tak nasze media nakłamały. Bo rzecz wygląda... To jest zresztą archiwum manipulacji. Jak można na liczbie 20 dokonać manipulacji i przedstawić ją jako sukces albo jako klęskę. Ja tą liczbę 20 przedstawię jako stan faktyczny. Otóż parlamentarzysta brytyjski polskiego pochodzenia Daniel Kawczyński rozesłał do wszystkich parlamentarzystów z Izby Gmin i wszystkich parów z Izby Lordów propozycję, aby przyłączyli się do protestu przeciwko budowie Nord Stream 2, czyli wykazali się odrobiną solidarności wobec Polaków i Ukraińców. Na inicjatywę odpowiedziało 20 parlamentarzystów, a przypomnę, że w Izbie Gmin zasiada ich 650, a w Izbie Lordów zasiada 800 parów. Z tych 20 jeszcze dwóch się wycofało. I tak wygląda brytyjska solidarność wobec spraw polskich. No my oczywiście musimy być prymusami w tej klasie dla idiotów, którzy nie dbają o własny interes, a tylko wykazują się trąbadracją, za którą nie idzie nic. Nikt nas nie pytał o zdanie w sprawie Skripala, więc po co się odzywamy? Nie mówię tego dlatego, żebym przesadnie był po stronie Rosji, bo jak Państwo wiecie, raczej jestem wybitnie podejrzliwy wobec Putina i Rosji, ale jakiś zdrowy rozsądek należy zachować. Nawiasem mówiąc, w Rosji odbyły się wybory. Jest to fakt mniejszego znaczenia, bo jak było in statu nascendi, wiadomo, wybory mógł wygrać nie kto inny, jak tylko Władimir Władimirowicz Putin, który zyskał ponad 77% głosów. Drugie miejsce zajął przedstawiciel komunistów, trzecie bodaj Żyrynowski, potem pani Sobczak i tak dalej, i tak dalej. Cały plankton rosyjski, który towarzyszył triumfalnemu zwycięstwu Władimira Władimirowicza Putina. Czy to coś zmienia? Nic nie zmienia. Rosja dalej ma myślenie imperialne, a w tym myśleniu imperialnym nie ma miejsca na polską suwerenność. To pewnik. I wobec takich pewników powinna poruszać się polska polityka zagraniczna. A że się nie porusza, cóż. Taka przypadłość. Dziś trochę Europy w tym komentarzu, a więc Francja. Następny nasz obiekt westchnień w różnych epokach.
do tego stopnia, że Napoleon aż zawędrował do naszego hymnu. Szczerze mówiąc, śpiewając, dał nam przykład Bonaparte, odczuwam dziwny szczękościsk, bo nie wiem, czy dał nam przykład pod Austerlitz, czy pod Waterloo. A w ogóle dał nam przykład czego? Krwawienia Polaków w imię idei Wielkiej Francji, Imperium Francuskiego. My ciągle musimy podkładać rękę tam, gdzie kują konie. Ale już trudno. Nowe sprawy francuskie są niezwykle ciekawe. Okazuje się, to już nie po raz pierwszy, bo ta sprawa trwa od kilku lat, od 2013 roku, że znany celebryta francuskiej polityki, uchodzący za prawicowca Nicolas Sarkozy, który nosił takie obcasy, żeby dorównać wzrostem swojej żonie Carli Bruni, jest już w poważnych opałach. Został aresztowany i podtrzymano zatrzymanie pana Sarkozy'ego. O co chodzi? I to jest bardzo pouczające dla polskiej polityki. Otóż okazuje się, że Nicolas Sarkozy najprawdopodobniej przyjął od jego ekscelencji Muammara Kaddafiego, byłego dyktatora Libii, co najmniej 5 milionów euro w 2007 roku na swoją kampanię prezydencką. Różne źródła podają różne sumy. Mówi się nawet o tym, że Sarkozy wziął od Kaddafiego 50 milionów łapówki. Sarkozy w 2007 był ministrem spraw wewnętrznych i właśnie szykował się do kampanii prezydenckiej. Zjawili się wysłannicy Muammara Kaddafiego, pewien handlarz bronią z Libanu, który 11 razy wykonywał trasę Paryż-Tripolis i te pieniądze ponoć przekazano. Są na to zresztą coraz bardziej niezbite dowody. Jak odwdzięczył się Nicolas Sarkozy swojemu darczyńcy, jego ekscelencji Muammarowi Kaddafiemu? Ano tak, jak Filip IV Piękny odwdzięczył się Templariuszom. Jak Państwo pamiętacie, Filip IV Piękny, król Francji, zaciągnął olbrzymią pożyczkę w zakonie Templariuszy u Jakuba de Molay, wielkiego mistrza zakonu Templariuszy, a potem oskarżył Templariuszy o kontakty z szatanem i starł z powierzchni ziemi zakon, łącznie z panem Jakubem de Molay. Tym sposobem za jednym razem pozbył się świadków swoich niecnych uczynków, ale także i długu. Więc co zrobił Nicolas Sarkozy? Jak już był prezydentem Francji, stał na czele antyfeudalnej, antyimperialistycznej koalicji, która miała zmieść z powierzchni ziemi tego strasznego dyktatora i mordercę, pana Muammara Kaddafiego, kiedyś kapitana, potem pułkownika. I najmocniej zachęcał do tego pan Nicolas Sarkozy, żeby zetrzeć z ziemi pana Kaddafiego, co zresztą mu się udało. Rozwalono Libię, uruchomiono ścieżkę libijską przemytu ludzi, narkotyków i wszystkiego, co się da. Libia jest dziś państwem upadłym, które ma co najmniej 3 centra dowodzenia, Bengazi, Tripolis i Tobruk. A komandosi pana Sarkozy'ego zadbali także i o to, żeby zabić, fizycznie zastrzelić Muammara Kaddafiego. Ponoć to właśnie jeden z francuskich komandosów przebrany za tubylca własnoręcznie ustrzelił pana Kaddafiego po wyciągnięciu go z kanału. Tym sposobem pan Nicolas Sarkozy odwdzięczył się swojemu darczyńcy. Istna sytuacja z Filipem IV Pięknym. Francuzi, jak widać, są bardzo wdzięcznym narodem, a politycy francuscy to kwiat moralności. Nic tylko ufać Paryżowi, Londynowi, no i oczywiście Berlinowi, bo w Berlinie właśnie skończył się kryzys i po 171 dniach wreszcie powstał rząd, o którym mówiło się od początku, że powstanie, bo ta koalicja tęczowa była niemożliwa, a więc rząd złożony z CDU-CSU i SPD. Tak to ogień z wodą, rzekomy ogień z rzekomą wodą pogodziły się, aby tylko utrzymać władzę i aby Mutter Angela Merkel znowu była kanclerzem. Tak mówi się prześmiewczo trochę nad szprewą o nowej starej kanclerz Niemiec.
Czy z tego płynie jakaś nauka dla Polski? Zastanówcie się Państwo sami. Ja również się nad tym zastanawiam, co z tego będzie. Ale warto zauważyć jedną rzecz. W czasie, kiedy my za jakieś ogromne pieniądze chcemy kupować rakiety Patriot wprost od Stanów Zjednoczonych, po paskarskich cenach, bo fatalnie zadziałali nasi negocjatorzy, Niemcy w tym samym czasie tworzą konsorcjum z firmą Lockheed Martin, w której 60% udziałów mają Niemcy, 40% udziałów mają koncerny amerykańskie. I to konsorcjum ma stworzyć koncepcję obrony powietrznej i antyrakietowej Niemiec. Łącznie z doborem rodzajów broni, które będą w tej koncepcji działać. Być może zostaną stworzone nawet nowe pociski wyprodukowane przez to konsorcjum, a potem cała ta koncepcja i powstały w jej wyniku sprzęt będzie eksportowany. Tak myślą pragmatyczni Niemcy. Niemcy, których nie stać na wydawanie zbędnych miliardów. Ale my, Polacy, jesteśmy bardzo bogaci, dlatego jesteśmy bardzo hojni. Praktycznie bez negocjacji i bez myślenia racjonalnego właśnie, chociażby nad stworzeniem tego konsorcjum MEAT, kupujemy po prostu gotowy produkt bez żadnych warunków wstępnych. Amerykanie pukają się w czoło, ale zacierają ręce, no bo na kim, jak nie na Murzynach czy Polakach, można zarobić takie pieniądze. To są najświeższe doniesienia z wydarzeń politycznych, które dzieją się w świecie. I aż dziw bierze, że te wszystkie wydarzenia, które są jawne, nie są obecne w polskich mediach, a w mediach publicznych już zupełnie ich nie ma. A przecież to one dopiero mogą skłonić nas do myślenia i sprawić, że będziemy mogli w jakiś sensowny sposób analizować rzeczywistość. Przenosimy się bliżej. Słowacja. Od dłuższego czasu trwa niepokój po zabójstwie słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka i jego narzeczonej. Coraz więcej elementów tych niepokojów zaczyna przekonywać o tym, że nie było to przypadkowe wydarzenie. Że to nadzwyczaj cyniczna gra. Zaraz po zabójstwie Jana Kuciaka minister spraw wewnętrznych, który jest sędzią we własnej sprawie, bo to właśnie Kuciak pisał o jego niejasnych powiązaniach, Słowacji ogłosił, że palce w tym maczała włoska mafia Drangheta i cała Europa, w tym i polskie media, zachłysnęły się od domysłów, jak to Drangheta zabiła dzielnego dziennikarza śledczego. Tymczasem kilka sprostowań. Jan Kuciak nigdy nie był dziennikarzem śledczym. To znaczy nie kontaktował się ze źródłami, nie działał w terenie, nie podsłuchiwał, nie podglądał, nie odnajdywał dokumentów, nie łączył faktów. Słowem, nie robił tego wszystkiego, co robi rasowy dziennikarz śledczy. Jan Kuciak był dziennikarzem zza telefonu, zza biurka. Był analitykiem, analizował sytuację na podstawie dostępnych informacji. Czyli mówiąc krótko, robił to, co robi 99% polskich dziennikarzy. Cokolwiek usłyszą i przeczytają, natychmiast przetwarzają i podają jako własne informacje. Więc Jan Kuciak robił takie rzeczy i jego śmierć stała się pretekstem do wzmożonego ataku na premiera Roberta Fico. Premier Fico nie jest mi bratem ani swatem, bo to socjalista. Natomiast to, co dzieje się na Słowacji, napawa pewnym zastanowieniem. Bo oto okazuje się, że przyjęto tam wariant ulicy. W Bratysławie i w kilku innych miastach, na ulicę, w Koszycach, w Popradzie i w Bratysławie, odbyły się duże manifestacje. Dzięki mojemu druhowi Władimirowi Petrylakowi, wiem o tym z pierwszej ręki, bo on to obserwuje, bywając na miejscu. Te manifestacje młodzieżowe są skierowane przeciwko rządowi Fico. Fico ustępuje i co się okazuje, za tym wszystkim stoją organizacje sponsorowane przez Sorosza. Czy to czegoś Państwu nie przypomina? Pamiętacie Państwo wybryki Fundacji Otwarty Dialog, której zresztą nie spotkała żadna poważna kontrola ze strony polskiego państwa. Bardzo dziwna Fundacja Otwarty Dialog ogłosiła 16-punktowy plan Majdanu w Polsce kiedyś. Ten Majdan okazał się ciamajdanem na szczęście, ale dlaczego? Bo nikt nie zginął. Na szczęście i dzięki Bogu. Nikt nie zginął. Ale gdyby ktoś zginął,
Próbowano potem obrócić w taki mord założycielski samo spalenie się biednego człowieka w Warszawie. Jacek Żakowski i kilku innych publicystów usiłowało żerować na tym straszliwym wydarzeniu, starając się nadać impet temu samobójstwu, żeby właśnie wyciągnąć ludzi na ulicę, żeby ulica zaczęła decydować. Tak jak na Słowacji dziś decyduje ulica, dołączył się do ulicy prezydent. Po co to wszystko? Moim zdaniem, a także zdaniem wielu analityków, chodzi po prostu o rozbicie, po raz kolejny chodzi o rozbicie Grupy Wyszehradzkiej. Oto trzeba stworzyć jednemu z państw Grupy Wyszehradzkiej takie problemy wewnętrzne, żeby nie miało już siły zajmować się polityką zewnętrzną i nie reagowało na przykład na impulsy płynące z Węgier i z Polski. Kto to może robić? Ano ten, kto na tym zyska. Kochani Niemcy. I teraz właśnie o Niemcach chcę Państwu powiedzieć, bo jestem niezwykle zbulwersowany sytuacją, która właściwie dzieje się od dziesiątek lat, z której poniekąd zdajemy sobie sprawę, ale nigdy do mnie to nie dotarło z taką jaskrawością jak teraz. Oto od 1959 roku trwa akcja wywożenia i złodziejstwa akt dokumentujących zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej na terenie Polski. Całe tiry akt, zdjęcia, relacje świadków, szkice sytuacyjne, meldunki, akta wojskowe, całe tiry wyjechały do Niemiec, między innymi do Ludwigsburga, rzekomo po to, żeby tam dokumentować śledztwa przeciwko zbrodniom nazistowskim i zbrodniarzom nazistowskim. Nic z tego specjalnie nie wynikło, ale akta przepadły. Ostatnim, który wyrażał zgodę jeszcze na wywożenie tych akt, był pan profesor Witold Kulesza, przewodniczący Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. To poprzednik Instytutu Pamięci Narodowej. Sprawa na krótko wybuchła w 2004 roku. Żądano śledztwa. Niewiele z tego wynikło. Co się dziś okazuje? W momencie, kiedy chcemy przygotowywać jakieś wystawy, jakieś dokumentacje, książki i sięgamy do teczek, w których powinny znajdować się akta zbrodni niemieckich na różnych terenach, okazuje się, że to są puste teczki. Wybrakowane. Akta trafiły do Ludwigsburga, a w Ludwigsburgu twierdzą, że wysłano je do niemieckich archiwów, czyli de facto szukaj wiatru w polu. Co to jest za mechanizm? Mówiłem już Państwu kiedyś o maszynie Gehlena, która ruszyła w 1945 roku. Maszynie prania Niemców z odpowiedzialności za zbrodnie, które popełnili w czasie II wojny światowej. Część tego prania to kradzież polskich akt. Akt, które znajdują się w Polsce. I tu dołącza się wypowiedź Czesława Kiszczaka z rozmowy ze mną, której początkowo nie rozumiałem, a dziś przytoczę ją całą. Bo Kiszczak opowiedział mi całą historię o tym, jak działały służby specjalne NRD. Oto na jednej z konferencji w latach 70. Kiszczak spotyka się z oficerami niemieckimi. Oficerowie niemieccy mówią o tym, że istnieje konieczność przekazywania oryginałów akt Gestapo i SS będących na terenie Polski do Niemiec, ponieważ tam prowadzone są śledztwa przeciwko nazistom. W późniejszych latach Kiszczak zostaje już ministrem spraw wewnętrznych i zaczyna badać tę sprawę na własną rękę, bo to go zaintrygowało. I okazuje się, że Stasi w tym czasie handlowała teczkami nazistów, czyli brała po 200-300 tysięcy zachodnioeuropejskich marek za kompletną dokumentację jakiegoś Siegfrieda, Hansa czy Wolfganga. Mówiąc krótko, czyszczono akta różnych ludzi za pieniądze, ale to tylko część sprawy. Stasi już wtedy brała udział w czyszczeniu historii Niemiec. Rabowała z terenów Polski wszelkie możliwe akta świadczące o niemieckich zbrodniach. Po raz pierwszy opowiedział mi o tym Czesław Kiszczak. On wpadł na trop i Erichowi Milke, szefowi MFS,
czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa NRD, przekazał kopię akt, o który prosił. I wtedy otrzymał pismo oficjalne, podpisane przez pana Milkego, przez genozę Milkego. Drogi genozę Kiszczak, nam nie chodziło o duplikaty, tylko o oryginały. Kiszczak zakazał wysyłania oryginałów z bazy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wtedy. Dziś łączę ten fakt i tą wypowiedź Kiszczaka z tym, co działo się od 1959 roku praktycznie do dziś. Pod różnym pretekstem, na różne wystawy, dokumentacje, czy też bez pretekstów, po prostu w formie kradzieży, wywożone są z Polski akta dokumentujące zbrodnie niemieckie na terenie Polski. Po co? Po to, że za jedno pokolenie, kiedy już ta, mówiąc modnie, narracja niemiecka, rosyjska i żydowska będzie popularna, nie będziemy dysponować żadnymi dowodami na to, że zbrodnie na terenie Polski popełniali Niemcy. Natomiast Niemcy, Rosjanie i pewne kręgi żydowskie będą dysponowały obficie spreparowanymi informacjami na temat tego, jak Polacy popełniali na tym terenie zbrodnie. Czy już wszyscy rozumiemy, o co chodzi? Dlaczego w tej sprawie nie ma larum? Dlaczego w tej sprawie nie podnosi się krzyk? Ja go właśnie niniejszym podnoszę. To tyczy się także działalności pana Cywińskiego, dyrektora muzeum w Auschwitz. Mówiłem, że daję mu 2 tygodnie czasu na uporządkowanie sytuacji i stworzenie dostępu do ekspozycji o polskim ruchu oporu i o Witoldzie Pileckim dla wszystkich, także dla wycieczek żydowskich. Nie uczynił tego, natomiast pobiegł spiskiem do różnych kręgów żydowskich, do różnych kręgów naszej postsowieckiej socjety, po to, żeby pisali listy w jego obronie. Na nic te listy powinny się zdać, bo naród polski nie życzy sobie, panie Cywiński, żeby pan prowadził taką politykę. Żeby polscy przewodnicy mieli coraz mniej do powiedzenia na terenie Auschwitz, a żeby rządzili tam tylko przewodnicy żydowscy, żydowskich wycieczek, które tam przyjeżdżają. To, co robi pan Cywiński, wypieranie, pranie obozu Auschwitz-Birkenau z wszelkich dowodów na działalność polskiego ruchu oporu na terenie obozu i na zewnątrz obozu, pranie z informacji o tym, że Polacy jako pierwsi informowali świat o ludobójstwie, jakie wykonują Niemcy na terenie Generalnej Guberni, jest rzeczą niedopuszczalną. Oczywiście po moim komentarzu minęły 2 tygodnie bez reakcji jakiegokolwiek czynnika rządowego. Nikt nie zareagował. Nikt nie zarządził kontroli na terenie Auschwitz-Birkenau. Pan Cywiński robi tam, co chce, a właściwie robi to, co dyktują mu pewne organizacje, które trzeba będzie nazwać po imieniu w niedługim czasie. Więc panie Cywiński, proszę nie myśleć, że ja o panu zapomniałem. Ja będę wzywał do pana dymisji, jeżeli pan nie przygotuje specjalnej ekspozycji poświęconej polskiemu ruchowi oporu na terenie Auschwitz-Birkenau na stulecie niepodległości Polski, czyli teraz. Mamy 2018 rok. I panie Cywiński, proszę przygotować w centralnym punkcie Muzeum w Auschwitz-Birkenau ekspozycję pokazującą Polaków jako ofiary i Polaków jako tych, którzy walczyli przeciwko ludobójstwu niemieckiemu. Jeżeli pan tego nie zrobi, będę do znudzenia powtarzał, że musi nastąpić pańska dymisja. I może mi się uda. Pomimo tego, że wrzeszczą na mnie przeróżni mądrzy. Ostatnio na przykład ta warszawska socjeta urządziła sobie taką zabawę, że aktor Wojciech Przoniak odczytywał różne teksty, a publiczność rechotała do woli. Więc były to teksty propagandystów z 1968 roku, propagandystów komunistycznych i moje teksty. I pan Wojciech Przoniak, tu z intelektu, koledzy z uczelni opowiadali mi, jak wielkim intelektem dysponuje pan Wojciech Przoniak, zestawiał moje teksty, teksty pani Krystyny Pawłowicz z tymi tekstami bolszewickimi. W normalnej sytuacji, gdybym nie miał się czym zajmować, to pewnie
poprosiłbym o satysfakcję prawną i pan Przoniak zapłaciłby za swoje krotochwile, bo to jest obrażające. Ale cóż, trzeba na to machnąć ręką. Jaki czas, takie autorytety. I pan Przoniak do tych, obok pana Sztura, także mi znanego z różnych rzeczy. Ci panowie do tych autorytetów na pewno się zaliczają. A swoją drogą dziękuję za propagowanie mojej twórczości, która w ten sposób trafia także do uzbrojonych TVN-em łbów opozycji. Panie Przoniak, szapoba. Zagadnień krajowych to, po pierwsze, muszę odnotować, że nasz rząd, rząd dobrej zmiany, zaczyna włazić w kolejny tuskowizno-kopaczyzny. Czyli zaczyna wierzyć w magiczną moc public relation. Oto kilkunastu wiceministrom, którym kończyły się angaże po okresie rządów pani Beaty Szydło, wypowiedziano umowy o pracę i przedstawiono to jako odchudzanie administracji i odchudzanie rządu. No kochani, ci ludzie i tak by odeszli, a wy przestańcie żonglować faktami, bo ludzie nie są tacy głupi, żeby się nabierać na takie wędki. Więc przestańcie wierzyć w PR, zacznijcie robić rzeczy rzetelne i konieczne. No, nie róbcie z nas idiotów, bo my może i ciężko myślimy, ale swój rozumek mamy. Druga zabawna wypowiedź to wypowiedź pani Małgorzaty Gosiewskiej, którą bardzo lubię, z trybuny sejmowej stwierdziła, że Radosław Sikorski był wybitnym ambasadorem polskich kompleksów w świecie. No nic dodać, nic ująć. Po prostu kwintesencja pewnej sytuacji. Gratuluję, bo to akurat dobrze wyszło, taka metafora. Może by stworzyć jakieś takie państwo dla zakompleksionych z poczuciem mniejszości ludzi pochodzących z Polski. Tam ministrem spraw zagranicznych zostałby Radosław Sikorski, ministrem gospodarki i wszystkiego, co się wiąże z pieniędzmi, byłby pan Leszek Tabletka Balcerowicz, ministrem transportu byłby pan Zegarek Nowak, a prezydentem byłby Bronisław Kukunio, intelektualista Komorowski. Co państwo sądzicie? Można by stworzyć taką republikę bananową, tylko na jakim terytorium? Tu jest problem, bo może byśmy ich przenieśli na wyspę Uznam, tylko tam mieszkańcy Uznam jest ukamieniują, jakby te rządy zaczęły skutkować. Gdzieś stwórzmy taką republikę bananiuszków i bananiuszki tam by sobie siedziały i te swoje wszystkie mądrości drukowały, rozpowszechniały i rządziłyby w takim kraju nigdy dygdy. Może jak z Alfreda Jarry i króla Ubu. O, taki Ubuland. Rzucam propozycję stworzenia gdzieś w świecie Ubulandu, gdzie można by przenieść tych wszystkich naszych mędrców i tam oni by pokazali wszystkim klasę, jak tworzy się państwo, jak się w nim rządzi. Bo niekoniecznie eksperyment ich rządzenia na ciele Polaków i Polski już się zakończył i przyniósł efekty, jakie znamy. Więc może spróbujmy stworzyć taki Ubuland gdzieś i tam kilka cytatów z Alfreda Jarry i Komorowski na czele. A za nim cały orszak. I te wszystkie świętości. I robiliby sobie pierwszomajowe pochody. I morły z cukru. I robiliby tam różne inne rzeczy. Mogliby też nie zagryzać popijawszy. Jeść bigos, pilnować żon. No mogliby robić wszystko, co kochają. Okradać się też mogliby wzajemnie. Tylko, no właśnie, tu jest problem. Że jak oni rządzą, to zawsze kogoś należy okraść, a tym kimś dotychczas byliśmy my. Kogo oni tam będą strzyc? Podobno koło Islandii są jakieś wyspy, które Islandia może odstąpić, więc tam może ten Ubuland stworzą, będą jeszcze mieli gorące źródła, które będą pobudzały ich perystaltykę myśli. Proponuję, żeby to tam gdzieś ich ulokować. Rozmawiałem z panem Bartoszem Cichockim, wiceministrem spraw zagranicznych, który właśnie wrócił z Izraela, z negocjacji z politykami izraelskimi na temat tego, jak ma wyglądać prawda o II wojnie światowej na terenie Polski. Bo mniej więcej te negocjacje dotyczą. I zadałem mu najbardziej oczywiste pytanie. Po co tam pojechali? Po co pojechali do Izraela, skoro Izrael nas obraża?
to Izrael powinien przyjechać tu i nas przeprosić. Takie myślenie człowieka, który ma zdrowo poukładane w głowie. Pan Cichocki stwierdził, że to nie ma znaczenia, że oni pojechali do Izraela, bo teraz ci z Izraela przyjadą do Warszawy. No i tak to się będzie toczyło. Przyjadą gdzie? Te obrady będą się odbywać w Muzeum POLIN, czyli w eksterytorialnej strefie wpływów Izraela w Warszawie. Gdzie się będą toczyły? Na terenie ambasady izraelskiej, może tym razem w Warszawie? Jednym słowem, nie przekonał mnie pan Cichocki do swoich racji, ale przynajmniej usłyszał, co o tym myślę i co o tym myśli tysiące ludzi w Polsce. No to jakiś zawsze efekt. I na koniec muszę jakoś tak optymistycznie powiedzieć, że spotkałem się także z dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, z nowym dyrektorem, panem Radosławem Śmigulskim. I muszę powiedzieć, że zabrał się ostro do pracy, już wykazał nieprawidłowości, które pod rządami i pani Odorowicz, i pani Sroki miały miejsce w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. I w wywiadzie ze mną stwierdził, że rzeczywiście budżet 170 milionów, jakie państwo polskie przeznacza na produkcję filmową co roku, był traktowany przez tak zwane środowisko filmowe, a więc tą socjetkę, którą chcemy wysłać do ubulandu w większości, jako swój wewnętrzny budżet. Oni twierdzili, że mają do tego prawo, do tych publicznych pieniędzy i nikt inny nie ma i tylko oni mogą tutaj twórczość uprawiać za te pieniądze. No więc może nie. I nadzieją napawa, że pan Śmigulski się za to jakoś zabrał. No, jest krótko, więc jeszcze damy mu trochę kredytu zaufania i czekam, że to zaowocuje filmami, które rzeczywiście będą wartościowe i pozostaną w naszej pamięci. Żegnając się z państwem, zapraszam na stronę www.gadowskiwitold.pl. Tam możecie państwo wspierać zarówno niezależność, jak i nowy film, który już jest w fazie dokumentacji. Już wpłacili państwo prawie 80 tysięcy złotych na fundusz nowego filmu, więc ten film na pewno powstanie, na pewno będzie dobry, będziemy go dystrybuować pomiędzy państwem i postaram się, żeby darczyńcy mieli oczywiście zniżki, jak będziemy wysyłać nasz film, duże zniżki, jak będziemy wysyłać nasz film do różnych osób. Z filmem razem zostanie wydana książka ze zdjęciami, które będziemy robić i opowieścią o tej magicznej ziemi, o której będziemy robić film, czyli o Dolinie Niniwy. To wszystko jeszcze przed nami. Przed państwem na pewno interesujący tydzień, więc wszystkiego najlepszego na ten tydzień. Wspierajmy się wzajemnie i twórzmy taką wspólnotę ludzi, którzy mają niezamącone myślenie. Starajmy się zdroworozsądkowo myśleć. To, co się wam nie podoba, krytykujcie. To zawsze ulepsza tylko sposób myślenia, mój sposób myślenia o rzeczach publicznych i w ten sposób jakoś tam się doskonale, a chciałbym, żeby ta treść, którą państwu subiektywnie przekazuję, jakoś tam państwu pomagała i rozwijała. Jak państwo widzicie, nie mówiłem dzisiaj o różnych aferzystach, o których zwykle opowiadam, ale to sobie rezerwuję na przyszły tydzień, kiedy pokażę państwu także w przyszłym tygodniu taśmy prawdy. Czyli jak z Wiednia załatwiano wypuszczanie z więzienia największych polskich gangsterów. Dysponuję nagraniami z podsłuchów telefonów braci Kunów i te nagrania ujawnię w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam państwa. No i jeszcze kwiatek z Krakowa. W Krakowie działa oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, podległy Komuchowi Jackowi Machrowskiemu, prezydentowi ciągle jeszcze miasta Krakowa, fabryka Oskara Schindlera. Ta słynna fabryka z filmu Stevena Spielberga, który przedstawił Schindlera jako anioła. No, jaka jest prawda historyczna, to już zupełnie inna kwestia, ale ja chcę powiedzieć o rzeczach jak najbardziej aktualnych. Jak państwo pamiętacie, mówiłem o przypadkach włoskiego przewodnika po Muzeum Auschwitz, niejakiego Diego Audero, któremu ponoć wymarowano gdzieś na drzwiach jakieś obraźliwe epitety. Toczy się śledztwo i śledztwo zawitało także do fabryki, do muzeum w fabryce imienia Schindlera. Dlatego, że na pana Audero wielu Polaków pisało skargi, że przedstawia fałszywą narrację włoskim wycieczkom, mówiąc o tym, że Polacy to szmalcownicy,
że Polacy brali udział w Holokauście, Niemcy są właściwie już w porządku, a Żydzi to bohaterowie. To jest mniej więcej lewacka narracja pana Diego Audero, który teraz stał się ofiarą napaści jakichś nacjonalistów. Nie pochwalam oczywiście tego typu czynów i sprawców należy ująć, ale pan Diego Audero powinien zostać poddany jakiemuś nadzorowi merytorycznemu. Należy sprawdzić, co pan Diego Audero opowiada włoskojęzycznym wycieczkom, bo pan Diego Audero także w fabryce Schindlera jest przewodnikiem i tam już zauważono, jak bardzo antypolskie są jego wypowiedzi. Ogólnie rzecz biorąc, w fabryce Schindlera panuje atmosfera, w której Niemcy już rozliczyli się z win, Żydzi są bohaterami II wojny światowej, a Polacy to szmalcownicy, którzy zamordowali 250 tysięcy Żydów w czasie II wojny światowej. Prowadzone są szkolenia, w których wymaga się takiej narracji, a przewodnicy, którzy są polskimi patriotami i starają się przekazywać prawdę także na terenie fabryki Schindlera, są poddawani drobiazgowemu sprawdzaniu i represjom. Straszy się ich, że jeżeli będą przekazywać taką wiedzę wycieczkom, to zostaną pozbawieni licencji na oprowadzanie po fabryce Schindlera. Przyjrzę się bliżej także temu, co dzieje się w fabryce Schindlera, bo po wprowadzeniu nowej ustawy, to myślę, że tam jest już kilku ludzi, którzy będą zasługiwać na przyjrzenie się im przez organy ścigania państwa polskiego. Bo państwo polskie wreszcie powinno się zacząć szanować i powinno być konsekwentne. I takich placówek jak fabryka Schindlera, czy Muzeum w Auschwitz, o którym już mówiłem wcześniej, takie placówki należy trochę naprostować na prawdę historyczną, nie na żadną narrację, na żadną propagandę, na prawdę historyczną. Nie może być tak, że na terenie Polski jest coraz więcej placówek, w których zionie się antypolonizmem. Zapamiętajcie Państwo, jak będziecie w Krakowie, idźcie do fabryki Schindlera i zobaczcie, co tam się wyprawia. Pozdrawiam.